Przegląd najważniejszych wydarzeń sportowych mijającego tygodnia, Grzegorz Gabor. Dzień dobry. To nie był dzień Śląska Świętochłowice. W pierwszym starciu finałowym speedrowerowej Superligi na to, że w Gnieźnie lepsi okazali się gospodarze. Śląsk osłabiony brakiem Marcela Krzykowskiego i Patryka Bielaczka, który odniósł kontuzję, nie był w stanie przeciwstawić się dobrze dysponowanym Gnieźnianom. Na dodatek nieco słabszy występ zaliczyli Kamil Bilica i Marcin Kołata. Taki układ spowodował, że Aseko orzeł już w pierwszym biegu odniósł zwycięstwo i budował przewagę w przebiegu całego meczu, aby ostatecznie pewnie wygrać. Warto jednak w tym miejscu podkreślić doskonały występ Jakuba Jajeśniaka, który był jednym z czołowych zawodników w gnieźnie. Obok Szymona Kowalczyka i Dawida Basa. Każdy z wymienionych zdobył po 14 punktów. A Seko orzeł gniezno, Śląsk Świętochowice 92-66, rewanż już 17 października na torze speed rowerowym start do pierwszego wyścigu o godzinie 15.30. Łukasze z Lipin wygrywają kolejne spotkanie o ligowe punkty, choć rywal postawił wysoko poprzeczkę. W ósmej kolejce rozgrywek klasy A na stadionie imienia Ryszarda Pieca zameldował się Orzeł Mokre. Zespół, którego dorobek punktowy przed tym pojedynkiem był prawie dwukrotnie większy aniżeli drużyny na przodu. Mimo to ku ciesze miejscowych pierwsi gola zdobyli gospodarze, choć później bramki strzelali przyjezdni, to jednak naprzód kolejny raz pokazał charakter, choć mecz był bardzo wyrównany. Naprzód Lipiny orzeł mokre 3-2. Gole dla naprzodu zdobyli Kaczmarek, Pleszak i Hajk. W tabeli klasy A prowadzi Kamionka Mikołów. Naprzód awansował na szóste miejsce, które zajmuje z dorobkiem 11 punktów. Dobrą pasę w Lipinach podtrzymały również rezerwy, które w szóstej kolejce rozgrywek klasy B pokonały na własnym stadionie Jastrząb 2 Bielszowice 3-1. do w przebiegu całego pojedynku nie było wątpliwości, kto jest zespołem lepszym. Wśród bekasowców prowadzi górnik wesoła. Naprzód dwa lipiny zajmuje piąte miejsce, mając na swoim koncie 12 punktów. Śląsk Marko Świętochowicem notuje kolejną porażkę. Zmiana trenera póki co niewiele wniosła, choć trzeba przyznać obiektywnie, że śląsk pojechał na dziesiątą kolejkę rozgrywek hajt czwartej ligi grupy pierwszej na niełatwy teren do zawiercia, gdzie o punkty zawsze trudno. Warta Zawiercie Śląsk demarko Świętochłowice 1-0. W ligowej tabeli Śląsk Demarko zajmuje 12 miejsce z dorobkiem 10 punktów. W stawce przewodzi ruch radzionków, który ma na swoim koncie 28 punktów. Oficjalnie mini żużlowcy pożegnali sezon 2021 już kilkanaście dni temu. Jednak, kiedy tylko jest okazja, to świętochowiczanie i Krzysztof Harandarczyk podnosi swoje umiejętności. Zawodnik. Zawodnika Rybek Rybnik nie mogło więc zabraknąć w Toruniu, gdzie w projekcie Polska Szkoła Żużla finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wzięło udział kilkunastu zawodników, którzy startują na mini żużlu. Przez dwa dni młodzi żużlowcy mieli okazję na starty i cenne wskazówki trenerów Roberta Kościechy i Rafała Dobruckiego. W pierwszym dniu podczas zawodów indywidualnych harendarczyk kolejny raz w tym sezonie nie znalazł sobie równych, stając na najwyższym stopniu podium. W zespołowej odsłonie z dorobkiem 9 punktów świętochowiczanin przyczynił się do zajęcia pierwszego miejsca swojej drużyny. Podwylany na treningach przynosi efekty. W pierwszych oficjalnych zawodach po dłuższej przerwie zawodnicy Łukasz Żudo znowu błysnęli formą. Z otwartego międzynarodowego turnieju dzieci i młodzików, jaki odbył się w Sosnowcu, świętochowiczanie przywieźli 15 medali. Te najcenniejsze wywalczyli Zofia Sznapka, Iga Adamowicz, Filip Skowronek i Kacper Wilczek. Z workiem medali powrócili również z kolejnej odsłony otwartych mistrzostw zbytomia zawodnicy Tornado Team. Świętochowiczanie w sumie przywieźli zbytomia 10 krążków. Dodatkową atrakcją zawodów był bez wątpienia fakt że rozgrzewkę prowadzili mistrzowie Bata Pacut, aktualna mistrzyni Europy w judo oraz Robert Krawczyk, brązowy medalista Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy oraz piąty zawodnik Igrzysk Olimpijskich, jakie odbyły się w Atenach w 2004 roku. Na najlepszych czekały pamiątkowe medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Seweryn Gazda przypieczętował pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Strefy Polski Południowej kategorii MX Junior, których ostatni akord wybrzmiał w Więcborku. Seweryn, mimo tego, że odczuwał jeszcze skutki bolesnego upadku podczas ostatnich zawodów w Czechach, stanął na starcie najpierw kwalifikacji, a później wyścigu, w którym uplasował się na drugiej pozycji. To wystarczyło do zdobycia złota. Z drugiego startu w tej sytuacji zawodnik Automotoklubu Gliwice zrezygnował, będąc już myślami przy ostatniej odsłonie mistrzostw Polski, w których zajmuje drugie miejsce, a których ostatnia odsłona odbędzie się już 17 października. Trzymamy kciuki i życzymy złota, choć o te będzie niezwykle trudno, bowiem strata jest pokaźna do pierwszego miejsca, jednak obrona srebra jest jak najbardziej realna. Piłkarki ręczne Muksy Skałka Śląsk po udanym sezonie na Piasku rozpoczęły sezon halowy. W pierwszym pojedynku przed własną publicznością Szczypiornińskie Muksu, które zainaugurowały rozgrywki w kategorii młodziczek, pewnie pokonały drugi zespół pogoni 1945 Zabrze 32-16, prowadząc już po pierwszej połowie 16-7. Najwięcej bramek 7 dla świętołowiczanek zdobyła Zuzanna Kudłacik. Po dłuższej nieobecności związanej m.in. z pandemią na Skałce znowu pojawili się miłośnicy petanki, inaczej zwanej bulegry, która swoimi korzeniami sięga Francji, a która coraz więcej miłośników ma w kraju nad Wisłą. W Świętochowicach również nie brakuje sympatyków tej dyscypliny, stąd też frekwencja kolejny raz dopisała. Tym bardziej że zawody już na stałe wpisały się w kalendarz imprez sportowych organizowanych na terenie Osirskałka. Była to już piąta edycja rodzinnego turnieju w Petankę. Zawody zostały rozegrane w dwuosobowych drużynach. Wśród rywalizujących znaleźli się goście z Francji i Ukrainy. Pierwsze miejsce wywalczył duet Anna Zając z Adrian Latkowskim, drugie miejsce dla pary Karol Schulz, Christopher Antezak. Najniższy stopień podium wywalczyli panowie Tomasz Bugaj, Adam Gajda. Wracamy jeszcze na tor speedrowerowy. Śląskie Dinozaury, zespół, który został powołany do życia w tym sezonie, a złożony z byłych zawodników Śląska Świętochłowice, wywalczył swój pierwszy drużynowy tytuł. Zdobywając złoty medal śląskiej ligi Speedrovera. W ostatniej siódmej kolejce ligi, która odbyła się w kaletach, co prawda zwyciężył los weteranów i seniorita, jednak wcześniej wywalczona przewaga przez śląskie dinozaury wystarczyła do zdobycia złota w klasyfikacji generalnej. Łącznie świętochowiczanie zdobyli w całych rozgrywkach 32 punkty. Rzaki spidrowerowego Śląska Świętochowice mają za sobą indywidualne mistrzostwa polskim na to, że w żołędowie w czterech kategoriach wiekowych wystąpiło sześciu młodych świętokowiczan. Wśród nich znalazł się również debiutant Filip Machnik, który w swojej kategorii zajął dziesiąte miejsce. Najlepiej ze świętokowiczan spisali się Mateusz Koźlik oraz Jakub Klamet, którzy zakończyli mistrzostwa tuż za podium, finiszując na najmniej lubianych dla zawodników czwartych miejscach. Sezon ligowy na Żużlu co prawda dobiegł już końca, jednak nie dla wychowanka śląska Marcela Krzykowskiego, który wykorzystuje każdą nadarzającą się okazję do tego, aby startować i podnosić swoje umiejętności. Tak było też przed tygodniem z czeskiej, w czeskiej Koprzywnicy, gdzie świętochłowiczanin miał okazję wystartować w otwartych mistrzostwach Czech. Wychowanek Śląska wywalczył 18 punktów. Niestety jego kolega z pary, Jakub Sazowski, wywalczył tylko dwa punkty. Finalnie pozwoliło to na zajęcie piątej pozycji. Zwycięstwo przypadło w udziale Olimpowi Praga, którego zawodnicy w sumie wyjeździli 42 punkty. Dzisiaj to wszystko, co przygotowaliśmy w sportowym przeglądzie tygodnia. Dziękuję. Do widzenia.